Pomachajcie wszyscy. Pomachajcie właśnie, tak. Ale ten, jest tu napis, nie wierzę w rdze. Wszystkich.
Chodź, idziemy. Ile masz latek? 5. To dostaniesz 3 cukiereczki. Zaczynamy, dobra? Raz, dwa, trzy. Kacper, 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 Kacper. Czas, start. Ja patrzyłam. Dawaj, 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 dawaj. Oli, 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 oli. To jedna, to jedyna. Nie, jeszcze, jeszcze. To wy? No, gotowy? Start. No, ciągnij. U mnie. Chwileczkę. No i przełóż, o. Brawo! Nie zauważyłam, że jeszcze tutaj. Pomagamy w tunelu, rodzice. Trzymacie? Trzymacie. Szybko, no, przez tunel. Przez tunel. Dawaj, szybko. Pomagają rodzice tutaj do mnie. Zostawiasz? Pomagamy, tata pomaga. Trzymam piszka, lecisz. I teraz dwa piłeczkę na łyżkę. I zakręcasz. Biegniesz dalej, biegniemy stary. Tempo. Rzucaj tutaj piłeczkę. Szybciutko. O! Jest, mój kubuś. I dalej. 29. Chodź. Santa pomaga. Biegnij. I do, rzucaj do koszyczka szybciutko, do tunelu. Chodź. Podasz ten przed siebie i aż tak do końca. Wiesz, ten szybko podnosimy. Stawaj tu, będziemy ci bawić. Stawaj. Tylko na karton kratę. No dawaj, hop. Kartonik i do przodu. Trzeba przełożyć. Stasz, no płać! Mocno, mocno! Jeszcze tam, wejdź tam!
Brawo! Idź! Eć! Ać! Eć! 5, 4, 3, 2, 1, start! Jakbyście mogli odjechać, to bym się trochę na to będzie wjeżdżał. Się trochę zator zaraz zrobi. Dookoła. Na górę. Tu do zjeżdżania zobaczycie. Na nitkę tu trafię. Dawaj. Dookoła. Dawaj, Litka. Dawaj. Nogi podjeżdżają. Dawaj, pionowo w dół. Dzięki. Dzięki. Ekip. No tam. Na końcu jest koszyczek z cukierkami, cukierka bierzesz i wracasz, dobrze? Jesteś gotowa? Poczekaj jeszcze chwilę. 3, 2, 1, start. Tempo. Ale tu ciemno. Dziękuję.
Super, brawo! Nazwisko ma? Tomek, jak masz na nazwisko? Pawlak. Pawlak. To start. Szybko. No, szybciej, no, szybciej! Szybko, 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 szybko! O, jest! Dobra. Już nie wchodź tam, bo spadniesz. Piotruś. I tą najlepszą przyjaciółką na świecie została Martyna Kowalec, która dzisiaj obchodzi 20 urodziny. Możemy zacząć. Może jeszcze wszystkich nie ma, ale to za chwileczkę dojdą. Ja tutaj mam wyniki. Wyścig na deskorolce. I mamy cztery kategorie wiekowe. Zdjęcia w tamtą stronę, proszę. W drugą stronę. Tam, tam, tam. Za kibice. Gratulują. Na deskorolce, ale w kategorii wiekowej 6 do 10 lat. Natalia Łyłka, drugie miejsce, srebrny medal. Olga Szymińska. I trzecie miejsce, brązowy medal Julia Grzechnik, 11-14 lat, wyścig na deskorolce. Gratulujemy panu Kamilowi, panu Martynowi i pani Ewie. Najmłodsi uczestniczy dzisiejszego rodzinnego samochodowego rajdu o uśmiech dziecka. To już 33. edycja, proszę państwa. 33 lata jeździmy dla dzieci. Olga, drugi Przemek, trzeci Paulinka. Tak jest, nasi sponsorzy i organizatorzy wręczają medale, gratulacje. Proszę państwa, oklaski, gratulacje. Jest to najstarsza grupa wiekowa. 2 maja, Tabaszewska, 3 Piotr Leszczuk. Gratulujemy! Złoty medal, Amelka Rządowska, srebrny medal, Alan Gniadzik i brązowy medal, Marcelina Janik. Gratulujemy! Gratulacje. Tak jest. Gratulacje. Tak jest. I wręczamy medale. Złoty, srebrny. Tak jest. Serdecznie gratulujemy dla kwestii zwycięstwa dla pana Piotra Kuby i Mikołaja. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy panu Pawłowi i panu Marcinowi. Przekażę pan medal na pewno.
Także gratulujemy. Sebastian Owczarek, pierwsze miejsce, złoty medal. Alina Antkowiak, drugie miejsce, srebrny medal. I trzecie miejsce, Karolina Piechota. Uwaga, czas na reportery, proszę Państwa. Na złotych, srebrnych, złożonych medalistów, konkurencji dzieciaków, sportsmenek, które zajęły pierwsze trzy miejsca na próbie opórze. Pierwsze miejsce Lidia Kazimierczak, drugie Grzegorz Gwara, trzecie Celina Atkowiak, kategoria wiekowa 11-14 lat. Próba odkurza na boisku w Kuźminie. Zajęły pierwsze trzy miejsca na próbie odkurza w kategorii wiekowej. Pierwsze miejsce zajęła Julia Grzechnik, drugie miejsce Ewa Roland, trzecie Dominika Żałotnictwo. I dziękujemy bardzo. Dziewczyny, jak się cieszycie ze zwycięstwa? Poskoczy. O, to wspaniałe dla zwycięzcy. Brawo, brawo. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy serdecznie, proszę Państwa, troszeczkę rodzina się robi późna, gdzieś wchodzi. Proszę poczekać, te reporterzy też. Podniesione i to się nic nie zmieni, bo pani nie może uwierzyć, ale tak są fakty. Młodsi nasi zwycięzcy w tej kategorii polowania auta na próbie ze szkolu krasnoludzkiej. Brawo, 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 tak. Rodzice i kibice biją, brawo. Proszę się trochę skryć, bo odbiera, ta pani odbiera za pana Tomka. To nie ta kategoria wiekowa. Proszę się zachować. Dziękujemy bardzo i prosimy, aby się przygotowała następna grupa. Medal. Wyczepił się. Andrzej. Tak. I szykuje się grupa 11-14 lat. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy najstarszą grupę. Tak jest, oklaski, oklaski. Brawo! Także gratulacje dla zwycięzcy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Tak, kilka dla pana. Dziękujemy bardzo. Złapać się razem. Tak, to będzie zdjęcie. Brawo dla zwycięzcy. Brawo, brawo, tak. Tak się powinien cieszyć mistrz. Tak jest. W tym przypadku widzę też. Została na mistrza ostatnia funkcja. Wydali do rozdania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Chwileczkę, chwileczkę przerwy zrobimy, bo tutaj widzę, że już chyba wyniki się już. A ja chciałbym powiedzieć tylko, że ten 33. samochodowy rodzinny rajd o uśmiech dziecka zorganizowany został przez Automobil Klub Zagłębie Toruszowskie i Magda. A dzięki sponsorom, którzy nam pomogli, czyli Polskiej Grupie Energetycznej, panu burmistrzowi miasta Zgorzelew oraz szeregu innym, jak Wektor, firma Loctite, jak związki zawodowe z Kopenhagi, jak Park oczywiście Kultur Insel, Park Przygody i inne, wielu innych sponsorów, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, abyśmy mogli ufundować dla Was te piękne nagrody. Zapraszamy na scenę załogę numer 6. Nagroda za najlepszy za załogę numer 6. Tak, ale proszę Państwa, dodatkowo jeszcze firma Aniołowo ufundowała 100 złotowy dla tej załogi. Czyli pan będzie do wybrania w terminie późniejszym. Załoga numer 22. Wiedzenie, nagroda rzeczowa, plus bon na 50 złotych firma Aniołowo. Gratulacje. Aha, dzieci jeszcze nie mamy.
to mamy najlepszych rajdowców na naszym rajdzie. Czyli najlepsze załogi sportowe, które uczestniczyłaś. Prawdopodobnie najlepsi kierowcy, którzy uczestniczyli w dzisiejszych trzech próbach samochodowych, które były zorganizowane. Jedna próba była zorganizowana na drodze dojazdowej do kamieniołu Bazaltu w Sulikowie, druga próba była zorganizowana na parkingu przed Edenem, przed centrum handlowym Eden, a trzecia próba była zorganizowana na placu Citronexu. I konkurencji sportowej, rywalizacji sportowej, trzecie miejsce zajęła załoga numer 9, drugie miejsce załoga numer 14. Zapraszamy! Załoga Rzymsko, sportowy, prób sportowy 33. rodzinnego rajdu samochodowego Różnik Dziecka została załoga numer 16. Zapraszamy! Puchar, tak, za zajęcie pierwszego miejsca. Gratulacje, to są trzy najlepsze załogi sportowe. Dla najlepsze z małego chłopca i najlepsze z małej dziewczynki. To są najlepiej przed ranem dzieci na naszym dzisiejszym rajdzie o Uśmiech Dziecka. Za to jeszcze dostaną nagrodę. Serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy nas zaszczycili swoją obecnością na dzisiejszym rajdzie. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, a szczególnie sponsorom strategicznym, którzy bardzo nam pomogli, czyli Polska Grupa Energetyczna, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Górnictwo Miasta Zgorzele. Bez tej pomocy finansowej nie udałoby się nam zrobić tego rajdu. Kilkudziesięciu innych dodatkowych sponsorów, proszę Państwa, mieliśmy, którzy dołożyli się do tego, co dzisiaj tutaj mogliśmy Państwu pokazać. Oczywiście też gmina Sulików i wójt gminy Sulików też nam dużo pomógł. Tam robiliśmy trzy próby. Mógłbym tutaj wymieniać jeszcze bardzo dużo. Aniołowo, proszę Państwa, nie mogą uczestniczyć tak po roku tutaj u nas, ponieważ no, mieli inne zadania, ale przekazali nam bony finansowe, bony, które zostały dołączone do nagród. Prosta ta grupa, która nas tutaj zabawiała, dzieci. Także też, proszę Państwa, serdecznie im dziękujemy. Citronek, który jak co roku daje nam napoje, daje nam Wektor, która przewozi zawsze te dzieci, które muszą jechać pod opieką albo nie mają możliwości przejechać po prostu no, z innymi załogami. Także serdecznie dziękujemy, oczywiście dziękujemy panu Jurgenowi, właścicielowi zakątka Kulturnika, który nas tutaj zaprosił i oddał nam ten zakątek na dzisiaj, na cały dzień, żebyśmy mogli przeprowadzić tutaj. Panie dyrektor, tutaj powie parę słów. Także z mojej strony to jest wszystko. Przekażę mikrofon pani dyrektor. Proszę, chodź. O, rekordy. Widoczność trochę. O, jeszcze masz.